Polski. Enduro Cross. Let's go.
chce, jak chce i kiedy. O tym decyduje. Serio. Osoby, ja widzę, że tam wciąż spore zainteresowanie. Ta kolejka staje się nie ma. Absolutnie nie. Panie i panowie, no kiedy jak nie teraz? Gdzie jak nie tu? Zgodnie z oczekiwaniami, oczywiście taka jeszcze jedna prośba. Jak ktoś pojechał dwa razy, to niech nie próbuje trzeci raz, bo i tak nie wykonać dwa pełne przejazdy. Ja widzę, że nawet trasy alternatywne się pojawiają w tej chwili. I to też duża prośba do zawodników. Myślę, w tym momencie najbardziej nie jeździmy za terenem wytaśmowanym, bo widziałem, że będzie odgrywało rolę na przykład to, że jeżeli dany zawodnik będzie jechał rewelacyjnie, absolutnie bez błędu, na przykład starszy, to jest, że ktoś się na przykład będzie kraksał, to wówczas te przerwy sekundy nieubłaganie przyznają. No ale takie są brutalne zasady w tej właśnie dyscyplinie. Więc tutaj trzeba mieć się na baczności absolutnie od samego początku do samego końca, bo nieraz zdarzało się tak, że jadący zawodnik na pozycji lidera tracił właśnie ten cenny czas przez to, że gdzieś tam napotkał zawodnik. I na kiele są dwa punkty, w których można kupić, przynajmniej dwa, w których można kupić sobie takie fantastyczne gadżety. Jeden jest tutaj w tym Enduro Cross. Sympatyczne panie, Red Bullanki tak zwane. Oczywiście na redbull.pl znajdziecie wszelkie wyniki, a także relacje live tego wydarzenia. Można sobie przyjść do domu i przejrzeć wejście w wszystko oczywiście będzie w starze Red Bulla. Znajdziecie tam też klasyfikację generalną. Okej,
jednak sobie możemy machać do 19. Tak jest. Słuchajcie, pan tam wiem, oczywiście kontynuujemy dalej. Pierwszy etap, co nie było maksimum ich możliwości. Te osoby pojadą po raz drugi, czyli oczywiście tylko chuje to, co się tu dzieje. Co do tej frekwencji absolutnie nie można mieć żadnych wątpliwości. To jest dzień pierwszy, a jutro finały. Chcę wiedzieć, co tam się między nami działo. Ale co nam motocykl jedzie dalej? I o co chodzi, człowieku? Doskonale widzicie, że tych zawodników jest już na bramce. Kilkunastu, to może 20 paru. I oni czekają na swój start. Jeszcze w dziewięciach do sardynki. Bo każdy jeszcze chce wystartować. Nikt nie chce czekać. I ruszył numer 1014. Panie i panowie, zbliżamy się do końca tej pierdolnajszej stano! Jakie to były emocje potężne! Jak oni bryczali na tych rumakach! Niesamowite! Warto wspomnieć, że impreza Megawatt 111 odbywa się na terenie gminy Kleszów. I warunki są zainwestowane. Czytałem, że w dostępnych jest 200. Przekracza bramę, Red Bulla się winie. Mety i jest na mecie, gratulujemy! Ręka w górze i jest zadowolony! Niech dojechał! Jarko, myślę, czy jest zadowolony z rezultatu, czy z tego, że ogólnie dojechał, że to już meta? Tego nie wiem. Myślę, że to i to. To jest absolutnie coś niesamowitego. To są takie igrzyska. Myślę, że to jest tak motocyklowy tę imprezę. Jedyna słynna. Samolot kart enduro w tej części świata, w tej części. Przypominamy o tym, że partnerem strategicznym jest właśnie jak Megawatt, ale też świetne miejsce, świetna lokalizacja i ta perła regionu i my zachęcamy po raz kolejny, żebyście Państwo odkrywali Kleszów, ale nie tylko podczas trwania Red Bull 111 Megawatt, który ma 6 tygodni. Oczywiście robi się tych zdjęć od groma, nagrywam filmy, ale też sobie pociechamy to z pewnością bardzo wrażliwie właśnie gigantów nocy.
startu. Dwa, nie ktoś ma to absolutnie, zachęcam do tego, żeby używać z pewnością. Nie.